Zwróciłam uwagę, że pozując na ściance wraz z Kasią mieliście manifesty. Czego one dotyczyły? Wiadomo czego, no, dotyczyły sytuacji obecnej na granicach. I nasz apel polega na tym, żeby rząd coś z tym zrobił, cokolwiek, poinformował społeczeństwa, jaka jest sytuacja, a nie po prostu ograniczał nas i w zasadzie dosłownie odgradzał nas od wiedzy i od tych sytuacji, tylko żeby nas poinformował, jakie są plany, jaka jest sytuacja i jak to wygląda, bo na razie jakoś jest cisza i trzeba się dowiadywać na własną rękę, kontaktując się z odpowiednimi organizacjami i ludźmi, którzy są na miejscu. Jest dosyć duża dezinformacja, więc przede wszystkim o to, żeby tym ludziom pomóc w tak ciężkim czasie przy temperaturach, które spadają poniżej, w okolicach zera stopni Celsjusza. Uważasz, że takie akcje mogą pomóc? Że jeżeli to się będzie niosło, to będzie jakiś feedback? Nie wiem, ta sytuacja jest bardzo ciężka, to nie jest sytuacja, którą można załatwić na pstryk. Ja rozumiem, że to jest wyjątkowa sytuacja, ale możemy działać, musimy działać, musimy pokazywać, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, bo przy obecnej postawie po prostu pokazujemy brak, jakieś, nie wiem, załamanie człowieczeństwa w nas i jeżeli uważamy się chrześcijanami, uważamy się za chrześcijańskie państwo i chodzimy do kościoła, bierzemy komunię i uważamy, że wierzymy w Pana Jezusa i w Ducha Świętego, w Trójcę Świętą, no to musimy pomagać drugiemu człowiekowi, kiedy ten umiera, a taka sytuacja obecnie jest na granicach, dzieje się to na terytorium naszego kraju też, w związku z czym nasz apel, znaczy mój apel, polegał na tym, żeby rząd zabrał jakieś zdanie w tej sprawie, cokolwiek powiedział, jaka jest sytuacja, jakie są plany, cokolwiek.